Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, parę słów o wiarygodności. Mieszkanie Plus, 100 tysięcy mieszkań. Miał być tani wynajem z możliwością dojścia do własności. Fiasko ilościowe, fiasko jakościowe. Choćby mieszkańcy na Nikiszowcu, Nowy Nikiszowiec mówią znaczące podwyżki, opłaty dla mieszkańców, brak jasnych, przejrzystych reguł dojścia do własności mieszkania. Drewniane domy. Rok 2019 miało być 5 tysięcy domów, mieszkań. Ile jest? Kilkanaście. To się nazywa skuteczność i wiarygodność. Kredyt. Pan prezes Glapiński mówił, bierzcie kredyty, będzie deflacja. I co? Ludzie oszukani. Kredyty dwa razy wyższe co najmniej. Miały być pieniądze z KPO. Pytam pana ministra, gdzie są pieniądze z KPO? I taka jest wasza wiarygodność. Mniej niż zero, mniej niż Ziobro. Szanowni Państwo, ja...